Hejka wszystkim, tutaj Tomko Sota, to jest kolejny odcinek, zagrajmy w Total War'a Warhammera naszego. Dobrze. Co ja tam miałem zrobić teraz? Musimy chyba wyruszyć na wielką wojnę na południu, chociaż kurde, fajnie by było tych ludzi dobić już na północy, miałbym spokój, tak? Ale oni są chyba już za dużym zagrożeniem dla nas. Niestety. Jaki jest kolejny etap tutaj? O, sprawdźmy to. Co tu się dzieje? Czemu to ten? Mam jakiś czas odnowienia? Wymaga dwie tury odnowienia. No dobra, dwie tury odnowienia i w zasadzie moglibyśmy to też robić, nie? Czy bardziej bym wolał na przykład ich atakować i potem dopiero się tym zająć? No nie wiem. No w każdym razie tutaj możemy sobie najpierw coś poklikać najpierw. Ulepszać nie mamy co. O, żelazo tutaj nie daje nam z mniej, bo zazwyczaj żelazo daje też zmniejszenie tego. Żelazo dawało w niektórych rasach zmniejszenie kosztu utrzymania armii. No i to by było fajne, ale no tutaj nie ma. Szkoda. U elfów na pewno to było. Tu nic ciekawego. Tam ulepszamy to. Tu. Właściwie tu mógłbym zrobić. Tu właściwie mógłbym zrobić to. Tak, to nie jest zły pomysł. Tutaj będę mógł zrobić to i to będzie działać. Tak, Krzych mówił, pisał i wszystko, że. No, miotacze ognia są super. Także myślę, że możemy sobie podmienić na miotacz ognia i potestować ją troszeczkę. Tą armią drugą, znaczy tą główną armią, nie? Wiecie, o co chodzi. Powiedzmy, coś tam myślę, że działać, no. Z miotaczem ognia. Miotacz ognia zawsze spoko. Krasnoludów ten miotacz ognia całkiem spoko działa, pewnie u nich również to będzie. Czekajcie. Znowu mi się lekko przecina. Dobra, teraz jest ok. Komputer był za bardzo obciążony i tak, że no, dopiero później będę mógł sobie tamten odcinek puścić, żeby się już montował. Chciałem zrobić to i to naraz, ale widać, to jest za dużo dla mojego komputerka. Trudno. Dobra, miotacz ognia zamiast... jednych tych? Łuczników? Właściwie możemy tak spróbować zrobić. Dobra. Dobra, ty zaraz tutaj sobie zostań, ty. Co ja tutaj potrzebuję tą armię na dobrą sprawę? Ta armia jest taka... No już coś tam zaczyna się dziać w niej. Może byśmy pozbierali na... działo? Działo byłoby spoko? Chyba tak. Wypuść się na dół. Mamy jedną intrygę do ogarnięcia. Ewentualnie jakbym chciał. Za trzy coś mamy ciekawego. Niszczy wszystkie budynki w zasadzie. Wow! Zaraz zniknie, powoduje. Potrzebuje rekrutację, ogranicza rozwój i powoduje wyczerpanie lokalnych prowincji. Ciekawe. Zniknie usuwa przywódcę frakcji, sprawiając, że zostaje obalony przez buntowników. Wybierz dowolną armię lub osadę, aby ustawić to celowo. Co? Tylko to jest spięciarz, wszczęcie anarchii. Wow! To jest dużo. Przyznaj kontrolę nad podmiastem wrogiego klanu Skavenów. To nie.
Rali Lorda to ciekawe. Przestaje kontrolę nad osadą skawenów wyłącznie pod miasta niszczy najdroższy budynek, to tam daje pieniądze, no to wiadomo. Właściwie to można by pozbierać te pieniądze. 4000 to już tak nawet całkiem sporo. Można by oczywiście sobie po prostu zbierać jedzonko, można by sobie zrobić drobny napad. Znajdę misję w prowincji. To chyba mnie najbardziej teraz interesuje. Misja w prowincji, ta. No, to by było spoko, żeby wiedział, co tu się dzieje w ogóle. To jest ważne. Dobra, na razie tyle. Zejdź na dół. Specjalista. Specjalista zawsze spoko. Damy turę. I lecimy na południe. Będziemy bić skawa, znaczy będziemy bić jaszczury. No, jaszczura ludzie się tutaj za bardzo panoszą już. Zabrali, no, pół kontynentu. Połowę Arabii praktycznie. Znaczy, to cała to jest Arabia? Nie jestem pewny. W każdym razie połowę tego kontynentu wzorowanego na Afryce. O, tak będzie najlepiej powiedzieć. Dobra. Co tu się dzieje? O, to możemy rozwinąć na czwórkę. To działo aż tak mi się bardzo nie przyda, a wielka kolonia, myślę, że to jest dobry pomysł. Sneaky Snikcz. Przejdźmy tu z Snikczem. A tędy nie wyjdę. A, okej. Okay. To tutaj muszę portem wypłynąć. W sumie może pozbieram też te wodne rzeczy. To chyba nie jest zły pomysł. W tej armii potrzebuję jeszcze piechoty z tarczami. I na dobrą sprawę to tutaj mam wszystko. Mamy... No na dobrą sprawę tak, tutaj jest wszystko poza piechotą z tarczami. Jakąś taką... Nie wiem czy... Czy może zrobimy też drugą po prostu armię też elitarną? Czemu by nie? No. Tym bardziej, że jeżeli zaatakujemy tych jaszczura ludzi, może się uda nam... Może się uda nam pomóc Morsom trochę. No bo oni dostają w pierdziel. Porządny pierdziel. Nieładnie, nieładnie. I w zasadzie żywności, limit żywności. No dobrze. No powinienem tracić teraz trochę mniej. A teraz będzie opracowanie technologia strasznie wlady. Okej. Okej. Dobra. Mamy skyrę. Skraj. To jest... No wyrównanie za peski minus 5 to jest bardzo dobry... dobry moment teraz. Czas odnowienia. A weźmy tego na przykład pana. Skatobójca on aż tak teraz to się nie przyda, więc spoko. No i dobra, tu jest sytuacja teraz bardzo fajna. Mamy zarówno to na zero, tutaj mamy aż nad to. Tutaj by się przydało też... bo o to aż tak dobre nie jest. Fajnie by było mieć... Tutaj ostatni to jest... No gdzieś ostatnie te poziomy by się przydały gdziekolwiek mieć, no kurde. Dobra, na razie tutaj nic więcej nie chcę robić. Zyskaliśmy trochę tego, także to też spoko. Dobra.
Ty podejdź tu. Tam mamy mur do zrobienia. Chyba to nie jest zły pomysł. Tu mamy mur. Tu mamy mur. Tutaj nie mamy muru. Tutaj mamy mur. Przydałoby się zrobić jeszcze coś. No to można ulepszyć. Ten mur można by ulepszyć w sumie. To jest północ. Ja na tej północy nie chcę się daleko... Nie chcę się w ogóle praktycznie zapuszczać, więc... Fajnie będzie, jeżeli to północ sobie po prostu... Będę mógł olać. Dobra, wypójmy na wodę. Pospierajmy te rzeczy. Co by tu było? Dobra, mamy... tak, te rzeczy to po prostu są takie znajdźki, które możemy sobie... no... Mamy zazwyczaj decyzję, czy chcemy wzmocnić coś, czy coś. W tym momencie możemy wzmocnić albo atak, albo... znaczy walkę... No, w czasie bitwy, albo na kampanii, tak. Są też scenariusze, gdzie po prostu możemy się bić, albo możemy wziąć jakąś część tego skarbu, tak. Da, dwa statki najwyraźniej spotkały się w walce i nawzajem się uszkodziły. Załogi utonęły w wodzie i nienawiści. Ale może skorzystać na nieszczęściu. Na ich nieszczęściu. Statki opierają się o siebie i utrzymują w niestabilnej pozycji. Masz niewiele czasu, musisz szybko zdobyć ładunek. Zdobyte szczero srebro, zatopiona skrzynia. Ja zazwyczaj biorę to, co mi się bardziej podoba. Zatopioną skrzynię weźmy. Ogórek morski, co? Co to jest ogórek morski? Ogórek morski. Podać skaweli nie są zbyt wybredni, jeżeli chodzi o jedzenie, ale nawet oni mają swoje granice. Dobra, i mamy zasięg wzroku. O proszę. Szansa na zdobycie przedmiotu magicznego. Ogórek. Wezmę ten ogórek z nikczowi, da, bo... A, chociaż nie, ty chyba masz zatruty atak. No kto jak kto, ale ty powinieneś mieć zatruty atak. Właśnie, masz zatruty atak. Ty nie masz zatrutego ataku. Czy ja chcę tam mieć zatruty atak? Właśnie też sobie weź eliksir siły. O, to po raz. Tutaj pancerz też. A, bo to jest... to jest to! Okej. Okay. Czy ja chcę za 5 dyscypliny mniej? Ty i tak się trzymasz z daleka. To będziesz budził strach. To chyba nie jest pomysł. Snikcz, tobie miałem wymienić ten beznadziejny sztandar, który... A, wymieniłem, okej. Okay. Wymieniłem ten sztandar, okej. Okay. Dobra. To... W takim razie ty dostaniesz tego... Jeszcze posłańca. No. Dobra. Został nam drugi i potem sobie wejdziemy tam. Odkryjemy ruiny. To jest ważne. Żeby te ruiny odkryć. Dobra. Tu przejdźmy tam, bo potrzebujemy zobaczyć, co tam się odwala. Tutaj jeszcze dwie tury. Ciekawe, czy oni nas atakują. Tu się kurde, się kula, jakby chcieli atakować, także... no, pewnie muszę przerzucić tam siły po prostu. No nie ma innej opcji, muszę tam przerzucić siły. O, w ten... szkoda, hit film zepsuł mi się całkowicie. I nie zmontuje się odcinek, muszę jeszcze raz go tam kliknąć i pomontować. Słabo, nie lubię. Nie podoba mi się to, bardzo mi się to nie podoba. No to w sumie przyspieszę trochę. Dobra, wytwarzanie żywności mamy zwiększone. No i dobra. Możemy teraz technologicznie się dalej posunąć. Tu jest potrzebny arsenał, żeby to zbudować. Wybuchowe plany. Dobra, tylko 61 tur, tak? Dużo.
061 turnot, bo to, potem to, potem to, potem to, potem to, potem to. Klamduraci dużo nie mam, to mogę sobie olać. To jest dobre. Atak i ucieczka. O, to jest zawsze spoko, żeby mieć troszkę więcej szybkości. Atak na garnizon. Może się przyda. Tu mamy następne rzeczy, które możemy zbudować. Czy ja tutaj coś chcę? Ja na pewno wolałbym jednostki tu porobić, ale na razie nas na to nie stać. Więc cóż, jaskinie. Też mnie tak średnio interesuje. Przejdźmy tam. Dobra, wy. No to znowu załadowany statek zaczyna tonąć, gdyż twoja niezdarna załoga nie była wystarczająco ostrożna. Przed opuszczeniem statku ma czas na wyładowanie tylko jednego towaru. No beczki rumu bierzemy. Pieniądz. Utrzymanie jednostek tańsze. O proszę, to jest fajne. I wyczerpanie na morzu. Na razie wyczerpania na morzu nie mamy, także to nie jest duży problem. Ale chyba bym chciał już wylądować. Na stany duże tam sobie wejdziemy. Czy ja tutaj coś chcę jeszcze? Pozbieramy pieniądze, no. Może tych pieniędzy jakoś wybitnie dużo skawedy nie potrzebują, ale też bardzo dużo nie generują tych pieniędzy. Nie mają do siebie takiego handlu chorego jak u elfu wysokiego rodu, bo to... Znaczy to jest trochę już przegięcie, nie? Bo tam naprawdę można wyciągnąć takie pieniądze, że o jest, o jest. Miliardy. Teraz będę się szykował, żeby pomalować moją figurkę następną. Fokusuję jeszcze dobrze. Nie. Ale to jest po prostu łucznik. Musiałem mu cięciwe odciąć, bo tamta była za gruba i teraz troszkę go poprawię. Muszę go troszeczkę poprawić, bo jest beznadziejnie poprawiony. Utalentowani muzycy. Generałowie swojej armii przeprowadzili naradę. Dochodząc do wniosku, że należałoby włączyć do armii kilku muzyków cieszących się niemałą popularnością. Informacja ta okazała się szokiem dla samych artystów, ale oddziały, które mogą teraz cieszyć się ich muzyką na żywo, maszerują bardzo dziarsko, bardziej dziarsko niż kiedykolwiek. Zasięg ruchu armii zwiększa się. No może to nie pasuje akurat do skawenów, ale rozumiem zamysł takiego czegoś. No, fajnie by było to zrobić najpierw. Bo no to by było fajne do zrobienia. To zacznijmy od tego. Tutaj musimy sobie zrobić. A właśnie. Wchodząc przed wejściem do tego, ja sobie zapiszę. Dlatego, że mogę się pomylić. A nie chcę się mylić. Przeszukaj, proszę cię, ruiny. To jest to głupie. Jakby była kostka albo coś innego, to wtedy w spoko, nie? Chodzi o to, że nie mogą się symbole powtarzać, tak? Tylko, że w tym momencie, żeby się nie powtarzały symbole, to są trójki, tak? Właściwie czwórka też by pasowała, tak? Tylko nie wiem, o co dokładnie tu chodzi. Wydaje mi się, że najrozsądniej byłoby, żeby to była ta trójka czerwona. Naprawdę, wyżej sobie wczytam, nie? Ale jest żółte, żółte, ewentualnie żółte. To by nie będzie się powtarzało ani tu, ani tu. Ewentualnie czerwone. Czy ta czerwona ma więcej sensu? Kliknijmy czerwone. No. Ale dlaczego czerwone, a nie żółte albo niebieskie? Dobra, niebieskie może ok. Niebieskiego nie było w ogóle. Więc no.
Żółte też by pasowało, kurde, tutaj. To nie jest takie... Dobra. Teraz ten arbuszy. To jest spoko. To jest lepsze niż tamten sztandar. Siła broni na pewno nie rozwój. Ten rozwój odłożysz samicę, co kolega na to powiesz. Sztandar puszy. Ta samica nie jest aż tak dobra. To jest tylko rozwój w miastach. Tutaj potem sobie mógł zwiększyć. Zobaczymy jeszcze na jaki poziom. O tak, tej doski jak to wyjdzie? Sukces. No i dobra. Tu można by trochę polepszyć te umiejętności twoje, kolego, i mógłbym cię wcielić do armii. Co ty na to? Precyzja? Zacznijmy od tego. Ty będziesz takim... No właściwie takim snikczem 2, tak? Jak akurat dobrze to pokierujemy. Damy tam jeszcze jednego zabójcę. O. 2000 mi zostały. Czy za te 2000 coś chcę kupić? Może nie stąd. Właściwie te mury byłyby spoko. To jest taka osada, o tu, która naprawdę będzie istota, żeby to tutaj po prostu zrobić, tak? Potrzebujemy tutaj mieć dobrą obronę po prostu. Miecz Kaina nie jest nieaktywny, no pewnie, okej. Okay. O, mamy F. Mamy elfiaki. Właściwie, czy opłaca mi się zdobywać następne regiony, skoro naszym zadaniem jest robienie questa tego, no, fabularnego, tak? Na dobrą sprawę moglibyśmy na przykład siedzieć na dupach i wykonać te questy i tylko na przykład armiami plądurować okoliczne ziemie, żeby zdobywać jedzenie na te questy. No nie, spróbujmy zdobyć te osady jeszcze. Bo to jest niebezpieczne blisko. O, nieaktywny już zdobyty. Skonorankę? Gdzie? A, ty kolego, dobra, to spoko. To jest, patrz, błyskawica. U ciebie. Tu na razie nic, musimy mieć więcej pieniędzy, tak. To możemy przejąć, myślę, że jak sobie zrobimy to... czy ja chcę to zrobić? Właściwie mogę zrobić tak. Teraz musimy chwilę poczekać, aż nam się armia zregeneruje. Tempo uzupełniania strat, to się przyda. No teraz mamy akurat całkiem spore te straty jakby narzucone. No i całkiem sporo tej ziemi mają, nie? Jakbym przejął ten fragmencik, zostawił ten fragmencik, ten południowy zostawiłbym morsom. O ten, to by było chyba spoko. O, mamy Malusa już. No wolałbym się z nim na razie nie bić. Power.
Jakie są twoje intencje, kolego, co? Czy chcesz mnie zaatakować? Oto jest pytanie. Dobra, ja tu tych akurat przyspieszę. Bo oni mnie nie kompletnie nie interesują. Ci rycerze może by mnie interesowali, ale na razie oni też nic nie robią. Architekt. Dobra. Ulepszymy to? Ulepszymy to, czemu by nie? Dwie tury i to się ulepszy. Te jednostki nie są bardzo dobre. To są głównie jednostki podstawowe. Znaczy no, w korsarze to są akurat sadny hark, ale oni dalej są. Nie są bardzo zaawansowani technologicznie. O, to jest trochę bardziej zaawansowane. Rydwany może i rozpróbować, ale to nie jest armia bardzo potężna. No nie wiem. Byłoby miło, jakbyś nas nie atakował, co? Zaraz zobaczymy. Czy on nie ma innych planów? Na przykład może chcieć nas zaatakować. Ale powinienem na tą armię po prostu stanąć sobie na ziemiach rycerzy i plądrować. Chyba tak by było lepiej. Ostatni obrońcy, kurde. Obrzęd Soteka to może nas palić. Skawany oberwały. No, tu dwóch legendarnych lordów było w ataku, to w sumie nie dziwię się, że oberwali. Wyczerpanie, no tak. Tu wszędzie teraz będziemy mieli wyczerpanie przez kilka tur. To mi się nie podobuje. Absolutnie mi się to nie podoba. Myślę, że... Kurczę, ona tutaj może podejść jedną turę. Te... Jakbym się ustawił tu, to chyba nie. Czy to jest bardzo bezczelne? Podejrzewam, że bardzo. Straciliśmy to, co chciałem mieć cały czas, niestety. Czyli to ten poziom jakby, no, poziom żywności większy, ale trudno. Dobra, ty zostaniesz. O, specjalista. Ty nic, ty. Idź na tą stronę. Dobra, i tura. No tutaj ta armia już będzie całkiem spoko. Tych szczurzych niewolników możemy jeszcze potem wymienić, no ale... Coś tam już zaczyna się dziać. Ciekawe, czy oni mi odpuszczą. I dadzą mi plądrować bez jakichś... No, problemów, tak? Może tak być. To byłoby miło. Zniszczyli to, o proszę.
Dłuższa ulica taka o tamtych. Wy co chcecie? Pak to nie gresji. Dalej z kaweny przyłączcie się do nas. Wspólnie będziemy podziwiać płonący świat. Będę cię bił zaraz i tak kolego. No na razie możemy uznać, że to będzie dobry pomysł. Jaki inny wybór mógłbyś mieć słabe uszu twojego pokroju? Jaki inny wybór mógłby mieć słabe uszu twojego pokroju? No, ty niedobry jesteś trochę. No ale każdy wie, pakty o niegresji ze skawenami mają bardzo dużą wartość, nie? Chociaż na razie tam mam tą niezawodność bardzo dużą, chyba maksymalną nawet, więc... Tutaj nie ma co przeginać z tym akurat, z obroną, bo to aż tak bardzo, w tym momencie aż tak bardzo istotne nie jest, to można by zrobić spacz różnicę już. Czym się różni to od ciała, znaczy od różnic zwykłych? Mamy tarczę, dobry zasięg, tu mamy duże obrażenia i doskoczyć piechota. To by miało większy zasięg i ja już pamiętam, to ma ogromny zasięg. A to ma obrażenia ostrzału wiele większe. Ale to ma gigantyczny zasięg. No. Tylko to było fajne. Spróbujmy. Dobra, zyskujemy tu żywność. Oni się nie ruszyli, także... Myślę, że tu sobie postawimy po prostu w ten sposób. To możemy sobie zająć. Kurczę, zobaczyłbym te podmiasta, jak one działają. Tamten lot miał się nie poruszyć, więc wszystko by się zgadzało. Oj, mi się ziewać, co jej. Jej, co wy chcecie? Traktat pokojowy chcecie? Nie wydaje mi się. W sumie zajęlibyśmy posąg bogów jeszcze w tej turze i... Myślę, że możemy sobie zobaczyć to pod miasto teraz. I potem zobaczymy, co dalej zrobimy. Już w kolejnym odcinku, nie? Teraz na spokojnie. No, morsy oberwały bardzo porządnie i chyba nie przetrwają tego już. Konfederacja. Pestki z skrajem. Okej. Okay. O, odniósł stronę. O, przykre. Dobra. Mordy chcą od nas co? Żebyśmy troszkę od pestek zabrali i dostaniemy dychę. Brzmi spoko. Brzmi spoko, zróbmy to. Przypiegujemy klan. No i to fajnie wygląda już. To wygląda dobrze. No, jest skit, jest skit. To nieśmiertelność co Krzysiek mi wysyła, mówił, to ona działa też w bitwie. Ale to zobaczymy potem. Myślę, że można by też o to się pokusić, żeby troszkę więcej przedmiotów zdobywać, bo czemu by nie? Posąg... Kurde, to są kroki z gory? Całkiem spora armia. Ostatnia garnizon, jeszcze to, a bo to jest czwarty poziom miasta. No tak. Rozwij pod imperium? A ty też możesz zrobić to. Sprawdźmy to.
No, ciekawe. Co my tu mamy? Podziemne przejście. Wykrywalność tam zwiększa się, ale chyba jak zbudujemy cokolwiek, to się nam wykrywalność zwiększa, tak? Tak. Niektóre. Zużyte pożywienie minus 1. Procent zysku oparto o tą osadę. Ciekawe. Podzielona jama, wykrywalność, utrzymanie. Dużo różnych rzeczy ciekawych. Wytwarzana żywność. Zacznijmy sobie od tego. Tutaj mamy zużywanie pożywienie, wykrywalność. Cóż, król. Czy ja tutaj coś dostaję jeszcze dodatkowo? Możemy im podkraść to. Właściwie. No dobra. Dobra, wejdźmy sobie do środka. I spróbujmy robić to od miasta. To jest sobie ciekawe, co tam się wydarzy z tymi podmiastami, bo... No dobra, no, damy turę i spróbujemy też przejąć kolejne. A właściwie też zobaczę, jaki jest efekt tego podmiasta w ogóle. Fajnie by było pod miasto zrobić w ich stolicy i zrobić tam wtedy kryjówkę złodziei. To jest dobry pomysł. Może być. Z wami nie mam sobie ruszyć na razie przynajmniej. Nie wiedziałem, że też agent może robić pod miasto. Ale skoro tak, to dobra, to spoko. Też ciekawe. Dobra, wykrywalność określa, jak blisko wykrycia podmiasta jest aktualna osada, która się nad nim znajduje. Większość budynków w podmieście zwiększa poziom wykrywalności. Dodatkowo właściciel regionu może wznieść budynki lub używać bohaterów, by pomóc w wykrywaniu podmiasta. Wykryte podmiasto zazwyczaj zostaje zniszczone. Aha. Tylko co robi nasz król w takim razie? Móc wypadały przychody, zysk opartą miejscową. Buboda rezerwa magii, okej, a to? Mogę jedno podmiasto na tak naturę jakby robić, znaczy na 90 tur, tak? Okej. Okay. O, nie udało się wykryć technologii, szkoda. Dobra, bo sobie coś tam ulepszać też, tak? Czy macie im zabrać jedzenie, czy pieniądz? Chyba jedzenie. Jedzenie to lepszy pomysł, żeby im zabrać w tym momencie przynajmniej. Wiecie co? W takim razie ja sobie stąd wyjdę. Skoro mamy tu podmiasto, skoro mamy tutaj takie rzeczy, ja spróbuję pójść do góry. Zyskujemy na tym. Koszt utrzymania osad 10, ale zyskujemy. 3 splądrowania, 3 z technologii, zarządzanie budynki, no takie rzeczy. Dobra. Okej.
myślę, że możemy sobie w tym momencie zakończyć odcinek po prostu. Ciekawie te podmiasta wydają się mechanika. No. No ciekawa, ciekawa, zobaczymy jak to będzie wyjdzie później. Nie do końca rozumiem, co by dało nam. Okej, głębsze tunel, wykrywalność spada i tutaj też mordowanie. Zabójczość niszcza. Okej, to też nam spadnie. Czyli możemy sobie zrobić te rzeczy, żeby troszkę nam spadło. Ukrycie, ruina. To zużywa żywność, wykrywalność duża, większa. Tak, a to? Skrawe skarby zostały przywołane po ukończeniu budowy. Ukończenie budowy powoduje wywołanie wojny z właścicielem osady, ponieważ zostaje zniszczone po ukończeniu. Aha. No ciekawe. Na dobrą sprawę można by zrobić sobie w takim razie na przykład takie coś, takie coś, takie coś i potem zrobić sobie po cichutku to, a potem to. To chyba ma sens. Albo można tak żerować jak teraz, żerujemy 20% na tym. No, plądrowanie pod Imperium, 109 nam przynosi kasy. Dobra, w każdym razie kończymy odcinek w tym miejscu, także dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że się wam podobało. No i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na razie.